Gość w czwartym wymiarze. Nie dość, że o grach, to także o całym rynku gier. Powodem do tej rozmowy jakby i takim początkiem tej rozmowy było to, że największa prywatna kolekcja gier komputerowych, ale i nie tylko, została sprzedana za 750 tysięcy dolarów. No i tak postanowiliśmy trochę prześledzić ten rynek gier, który rozwinął się na przestrzeni lat, to kosmicznie, no niewyobrażalnie. Można byłoby wziąć każdy inny rynek na świecie, to podejrzewam, że tak szybko chyba i dynamicznie się nie rozwija, bo to błyskawica jest, prawda? Tak naprawdę nie mówimy tylko i wyłącznie o grach, ale o tym, że tworzy się pewne postacie, tytuły, światy, które przenikają również inne dziedziny życia. Bo film. Przecież właśnie sprzedaż praw autorskich do tworzenia filmów. Pierwsze, co przychodzi do głowy, Tomb Raider z Angeliną Jolie chociażby. Czy jakiekolwiek inne, bo powstało tego naprawdę mnóstwo. Figurki. To jest ogromny rynek. Wszelkiego rodzaju gadżety związane z tematami growymi. To jest coś naprawdę ogromnego. Jedyna rzecz chyba, która spadła, jeżeli chodzi o ilość tego, to ilość magazynów związanych z tą tematyką, tak, jeżeli chodzi o Polskę. Ja pamiętam takie czasy, kiedy byłem dzieckiem, to tych gazet o grach z recenzjami gier, z opisami poszczególnych tytułów było multum. Pamiętasz te tytuły? Bardzo dużo. Wiesz co? No, przychodzi mi do głowy CD Action na pewno. CD Action istnieje do dziś, tak. Ale ile nie istnieje? Top Secret. Secret Service. No. Świat gier komputerowych. Gambler. No ale właśnie, to zastanówmy się, dużo tego było, bardzo dużo. Co było powodem i z czego to wynika, że dzisiaj wszystkie informacje o grach możemy znaleźć w internecie? No oczywiście, że możemy, ale masę innych informacji o samochodach też, a mimo wszystko gazety motoryzacyjne wychodzą dzisiaj. To co się zmieniło wśród ludzi, którzy zajmują się grami, interesują się grami, że przestali kupować gazety? Oj, tutaj musielibyśmy chyba oddzielny program poświęcić na temat tego, dlaczego coraz mniej jest tych gazet właśnie takich fajnych tytułów. Zresztą obecnie jest interesująca sprawa, ponieważ jeden fan gier komputerowych postanowił zbierać pieniądze na film dokumentalny o tych czasach. Mm-hmm. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Tak, słyszałem. I udało mu się zebrać te pieniądze i ten film powstanie. Będą to wywiady z tymi wszystkimi ludźmi, którzy tworzyli te niesamowite czasy, bo to wiesz, to nie było tak jak dzisiaj, że byli jacyś dystrybutorzy na przykład filmów typu Mortal Kombat, którzy od razu mówili, okej, robimy to, bierzemy to, tak samo anime i cała ta otoczka, bo to wszystko było związane z tą branżą gier komputerowych, tylko to byli ci napaleńcy, którzy pisali o grach w magazynach i jednocześnie jakby starali się sięgnąć do tych innych branż, sprowadzić filmy do Polski, sprowadzić komiksy, sprowadzić to wszystko, co dzisiaj jest tak łatwo osiągalne, a wtedy to była taka garstka ludzi, wszyscy się znali nawzajem, mało tego, czytelnicy znali się nawzajem z redaktorami, więc to były takie bardzo fajne czasy, a dzisiaj to się rozrosło do takich rozmiarów, że jakby nie ma już tej takiej intymności, ponieważ każdy gra, nieważne czy ma komórkę i używa po prostu jakiś, jest casualowym graczem i Angry Birds wiadomo, czy też jest fanem jakichś większych tytułów i posiada jedną, dwie, czasami nawet trzy konsole w domu. Każdy tak naprawdę gra. No dobrze, to za chwilę wrócimy jeszcze do tej rozmowy o grach dzisiaj w czwartym wymiarze w czwórce. No i jeszcze za chwilę porozmawiamy właśnie o tym rynku, który cały czas rośnie, bo zatrzymaliśmy się powiedzmy na konsolach i na komputerach. Komputerach już dzisiaj chyba trochę mniej. Masa graczy przerzuciła się jednak na konsole. No ale właśnie, jeszcze jest ogromny potencjał niewykorzystany, o którym jest wykorzystywalny i wykorzystywany. To o nim właśnie porozmawiamy za chwilę, czyli jednak przed rynkiem gier, no jeszcze świetlana przyszłość. I o niej właśnie już za chwilę z Marcinem Kubickim, redaktorem naczelnym magazynu T3. Gry indie na takie konsole jak PS Vita również nie, ale to z kolei związane z tym, że PS Vita jakby przegrała walkę z urządzeniami mobilnymi, ze smartfonami i tabletami.